Co jest? I już się rozpakowałaś? Tak. Co jej jest? Nie wiem. Siedzi tam od przyjazdu. Nic mi nie chciała powiedzieć. Może przed tobą się otworzy. Idę zjeść, a ty spróbuj z niej coś wyciągnąć. Dobrze. Co to jest? Co? To? Nie wiem. Zostaw. To jakaś pomyłka. Lupita. Co to jest? To nie moje. Zajmij się Jose. Boże, Lupita. Luchan, gadasz ze swoim komputerem? O ile wiem, one nie mówią. Nie jestem w nastroju, zostaw mnie. Odbiło ci? Co jest? Nic. To komputer Gastona. Wyjdź z mojej jaskini. Znasz hasło? Weszłeś czy nie? Tak. To znaczy nie. Spadaj stąd. To w końcu chcesz się dowiedzieć, o co chodzi z Gastonem? Teo pomógł mi rozgryźć hasło, ale już odechciało mi się wchodzić. Nie rozumiem. Jak zwykle. Tak długo czekałaś i co? Może się boisz tego, co tam znajdziesz? Nie wiem, czy nadal chce się wtrącać w sprawy Gastona. Boisz się? Panicznie. Obawiam się, że dowiem się czegoś, czego nie chcę. Luchan, nie wchodź do mojej jaskini. Nigdy nie myślałam, że mi to powiesz. Ja też. Daj spokój. Podobają ci się? Miguel, mira, hay algo que quiero que entiendas. Co to za mina? La llamada del Luquita ese. Zrozum. Luka dzwonił, bo pewnie chciał się dowiedzieć, jak dojechaliśmy. To normalne. I dlatego wydzwania do niej do szkoły? Coś się dzieje pomiędzy Miją i tym głąbem. Miguel, co? Zaraz mnie rozboli głowa. Zachowuje się jak idiota. To nie tak. Mówię do ciebie. Mógł zadzwonić tak samo do każdego z nas. Sprawdź, co się naprawdę dzieje, dobrze? Sam nie wiem. Ruszaj. Dobra, pójdę. A ty wyjmij ciuchy z mojej walizki i poprasuj. Później ładnie je poukładaj na łóżku. Do roboty. Szkoda, że nie ma tu mojej mamy. Wciąż myślisz o uczniach? Tak. Przede wszystkim o Robercie. Po raz pierwszy w życiu czuję się pokonany. Ty? Człowiek, którego podziwiam najbardziej na świecie i który zawsze stawiał na swoim? Nie. To, czego pragnę najbardziej, jest dla mnie nieosiągalne. Robiłem wszystko. Kłamałem, ryzykowałem, pracowałem w szkole pod fałszywym nazwiskiem, walczyłem z Almą i nic. Daj córce trochę czasu. Ona mnie nie znosi. Nie chce mnie znać. Wiesz, jak się czuję, kiedy o niej myślę? Powiem ci o niej coś, czego jeszcze nie wiesz. Słyszałem, że podrywałeś stewardesę. Daj spokój, tato. Wiem, że nie chcesz o tym mówić, ale ta dziewczyna bardzo mi się podoba. Jak długo się spotykacie?
Nie przesadzaj. Jesteś z policji, czy co? Wiem, że z nią chodzisz od dłuższego czasu. Nic nie mówiłem, bo Agustina jest przelotna. Jak to? Nie zostanie na zawsze. Nie wygłupiaj się. Wiem, że to coś poważnego. To brzmi, jakbyśmy mieli się pobrać. Agustina wszystko mi powiedziała. Nie powinieneś się wstydzić tego, że się zakochałeś. Nie zaczynaj. To znaczy, że mądrzejesz. Nie zamierzam się żenić. Zabezpieczasz się? Nie udawaj świętoszka. Ciszej, bo cię ktoś usłyszy. Musimy wiedzieć. Mamo, tato, jak się macie? Co słychać? Rozmawiałam z tatą i chciałby się z wami umówić na obiad, żebyście się mogli poznać. Co wy na to? Świetnie. Nie. Co z tobą? Czemu tak wrzeszczysz? Po co od razu wciągać w to całą rodzinę? Spędzimy razem trochę czasu. Nie. Najpierw poznajmy się lepiej, Agustino. Giovanni? Jestem pewna tego, co do ciebie czuję. Po co dłużej czekać? Ona ma rację. Tak. Od razu widać, że bardzo się kochacie. Powiedz rodzicom, że mogą do nas przyjść, kiedy tylko zechcą. Ugotuję dla nich czerwone pozole. Robi się je ze świńskich ryjów, uszu i flaków. Pycha. Tomas, chodź tu, ale sam. Nadal boli cię głowa? Tak. Masz jakieś tabletki? Jasne. To daj. Dam mu lekarstwo. Później pogadamy o tym obiedzie. Posmaruj klejnoty smalcem. To pomaga na ból głowy. Pa, kochanie. Muszę coś powiedzieć przyjaciółce. Do zobaczenia. Przyniesiesz dla niej trochę pozole? Jasne, jeszcze zadzwonię. Jest bardzo ładna. Pilar? 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 Jak się masz? Szukałam cię, jak wyjechałaś na plażę, ale nie mogłam cię znaleźć. Muszę ci powiedzieć coś ważnego. O co chodzi? Przecież mnie szukałaś. To nic takiego. Ale... Mów. Mamy spotkanie z twoim tatą. Chodź. Wpadnij później. Tak. Naucz się mówić. Tak. Co takiego? Czemu nie powiedziałaś, że Roberta była u mnie w szpitalu? Nie wiem. Wszystko działo się tak szybko, że nie było na to czasu. Potem postanowiłeś zostać tutaj. Czemu mówisz mi to teraz? Przypomniałam sobie, jak na ciebie patrzyła. Byłam wzruszona. Naprawdę? Spoglądała z miłością. Szkoda, że tego nie widziałeś. Jestem pewna, że ona cię kocha. Przez chwilę nawet czule głaskała twoje włosy. Biedna dziewczyna. Jest zagubiona. Tak. Nie zrobiłaby tego, gdyby wiedziała, że na nią patrzę. Jeśli lekarz mi pozwoli, wyjadę wcześniej. Bardzo chcesz się z nią zobaczyć? Tak.
Tengo que arreglar las cosas con ella. Postaram się wszystko naprawić. Arreglarlas de la mejor manera que pueda. Es mi hija. To moja córka. Es todo para mí. Jest dla mnie wszystkim. Entiendo, te lo juro. Świetnie cię rozumiem. Carla. Carlo. ¿Crees que puede haber algún lugar? Czy w twoim życiu znajdzie się dla mnie miejsce? Porque si es así. Jeśli tak. Quiero pasar el resto. Chcę być z tobą aż do śmierci. Mira, puedes dejar de pensar en Franco un minuto. Możesz choć